1 grudnia w Miejskim Centrum Kultury Integrator w Skoczowie miał miejsce finał trzeciej edycji konkursu fotograficznego Ziemia Cieszyńska w oczach uczniów. Dzisiaj finał konkursu Ziemia Cieszyńska w oczach uczniów, trzecia edycja, to jest konkursu, tytuł był W kropli wody. Ciężki tytuł, ponieważ młodzież miała co robić. To nie była architektura czy coś w tym stylu, że ktoś cyknie budynek i jest gotowe, tylko po prostu no, młodzież kombinowała. To widać na zdjęciach, że troszkę kombinowała. Konkurs był zaadresowany do młodzieży całej Polski, z tym, że temat dotyczył oczywiście Ziemi Cieszyńskiej. I dla młodzieży w wieku od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej, od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej i dla szkół ponadpodstawowych. Prac wpłynęło, 520 prac wpłynęło. No w jury byli fotografowie z klubu fotograficznego Start. Ja osobiście tylko nadzorowałem jako i napisałem protokół z tego wszystkiego. Daliśmy po 3 wyróżnienia i są po 3 lokaty. W tych klasach, a dodatkowo jeszcze są ufundowane nagrody takie jak nagroda za najlepsze zdjęcie miasta Cieszyna, miasta Skoczowa, miasta Wisły i miasta Strumienia. Jest jeszcze ufundowana nagroda przez Wodociągi Cieszyńskie, przez Klub Fotograficzny Start i są jeszcze ufundowane nagrody dla szkół, bo ufundowaliśmy takie nagrody dla szkół, z których było najwięcej uczniów, żeby po prostu podbudować tą współpracę z tymi szkołami. No, zdjęcia będą wisieć w Art Adresie w Skoczowie, to jest Rynek 18, od 5 grudnia to będą już na wystawie. Dzisiaj są tylko tak pokazane po prostu ze względu na wręczenie nagród, część zdjęć jest pokazana. Głównym sponsorem jest tak, Zarząd Główny PTTK oraz Starostwo Cieszyńskie, no i oczywiście wszystkich tych miast, które wcześniej wymieniłem, burmistrzowie tych miast oraz Wodociągi Cieszyńskie, no i Klub Fotograficzny Start. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.